Dlaczego Dawid tańczył przed arką? Dlaczego Miriam grała na bębenku, a nie na przykład na rogu? No i jak wyglądał moment zaślubin w starożytnym Izraelu? Czy różnił się on od dzisiejszych ceremonii? Ze mną dzisiaj pani Barbara Szczepanowicz, autorka książki Muzyka i taniec w Biblii. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałabym zapytać o początki, bo zazwyczaj za tymi początkami, u początków stoi jakaś ciekawa historia. Pani napisała kilka dobrych książek na temat Biblii, na temat zwyczajów, muzyki, mody i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, pytanie o początek. Gdzie była ta inspiracja? Co panią skłoniło do tego, żeby się zająć taką tematyką? Ja powiedziałabym tak, że ja swoją twórczość nazwałabym moja przygoda z Biblią. Po prostu Biblia jest dla mnie niezwykłą książką. Ja w niej znalazłam właściwie dosłownie wszystko, co mnie interesowało. Jako botanik w pierwszej kolejności zwróciłam uwagę na to, że w Biblii jest dużo roślin opisanych. I to pierwsza sprawa. Drugie, pojechałam do Ziemi Świętej i tam ku mojemu zdziwieniu zobaczyłam tamtejszą przyrodę, która jest zupełnie inna niż nasza Polska. Może pani nie wie, ale w Izraelu rośnie około 6 tysięcy gatunków roślin, co na przykład w Polsce, która jest większa od Izraela, 2,5. Czyli to jest niesamowite bogactwo tej flory. To bardzo ciekawe. Jak wróciłam z tej Ziemi Świętej, to zaczęłam pisać artykuły do takiego kwartalnika Ziemia Święta o przyrodzie Ziemi Świętej. Później tych artykułów się trochę nazbierało i powstał pomysł, żeby z tego zrobić książkę. I tak powstał Atlas Roślin Biblijnych, który wydało mi wydawnictwo Wam. Później był dodruk, potem jeszcze było wznowienie. A teraz niedawno wydałam następną książkę o florze Ziemi Świętej pod tytułem Rośliny Biblijne Ziemia Święta, opisujące tamtejszą przyrodę bardzo bogatą. I tak to się zaczęło od roślin. A jak szukałam w Biblii roślin, to zauważyłam, że tak jest mnóstwo też zwierząt. No i później powstał następny atlas zwierząt. Później zauważyłam, że są minerały. Powstał atlas minerałów. I tak dalej, i tak dalej. Powstał atlas geografii biblijnej. I tak to się zaczęło po prostu. A drugą taką moją takim nurtem moim działalności literackiej są powieści. I o różnych postaciach biblijnych. Ostatnią moją powieścią, którą napisałam, jest Salome. I pisząc tę powieść, szukałam po literaturze, jak w tamtych czasach wyglądała właśnie muzyka, jak wyglądał taniec na Bliskim Wschodzie. I no muszę powiedzieć, że nazbierałam mnóstwo materiałów i dzięki temu, że szukałam tego wątku, tego tańca do tej książki, tej mojej powieści, powstała ta książka Muzyka i taniec w Biblii. Moi drodzy, wy, jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, to ja tylko podam, poinformuję, że ta książka ukazała się nakładem naszego wydawnictwa Księży Sercanów Dechon. Dechon się czyta. Więc jeśli chcecie to sięgnąć po tę lekturę, to informuję, że wszystkie namiary na książkę znajdziecie w komentarzu pod dzisiejszą audycją. Ja teraz podam wszystkie adresy na nasz profil facebookowy www.facebook.com/radioprofeto.pl. Możecie także zerknąć na profil Czasu Serca www.facebook.com/czas serca. Natomiast sama książka, znajdziecie ją w ofercie wydawnictwa Księży Sercanów, tak jak już mówiłam. I adres jest taki www.wydawnictwo.net.pl. Oczywiście wszystkie namiary na książkę będą w komentarzu pod dzisiejszą audycją. I jeszcze ja może tutaj już od razu zapowiem, taka niespodzianka,
Mianowicie w najbliższy piątek będzie spotkanie autorskie tutaj z panią i to spotkanie odbędzie się w Domu Smater w Krakowie przy ulicy Saskiej 2. Jeżeli nie wiecie, gdzie to jest, to jeszcze raz podam: ulica Saska 2, Dom Zgromadzenia Księży Sercanów. Oczywiście też informacje wszystkie w komentarzu pod dzisiejszą audycją, możecie tam sięgnąć. Jeżeli zrodzą się jakieś pytania po tej dzisiejszej audycji, to można będzie osobiście już zadać mojemu dzisiejszemu gościowi. A teraz chciałabym panią zapytać, bo powiedziała pani o tym, że w Biblii tak naprawdę znajduje pani wszystko, wszystkie odpowiedzi na przeróżne pytania. Czy jest jakieś takie, taka rzecz, takie wydarzenie, którym chciałaby się pani może tutaj podzielić ze słuchaczami? Takie swoje, już tutaj nie mówię odnośnie książek, ale takie może swoje, prywatne. Na przykład niedługo się ukaże w wydawnictwie Deon moja książka Zdrowie i choroba w Biblii. Jakoś nigdy nie interesowałam się medycyną zbytnio, ale w czasie choroby mojego męża zainteresowałam się trochę medycyną i ciekawiło mnie, jak sobie ludzie radzili w czasach biblijnych. I zaczęłam szukać też po literaturze różne rzeczy i znalazłam bardzo dużo takich fajnych ciekawostek, które opisałam w tej książce. Także to będzie taka właśnie następna moja książka, że nawet w Biblii takie rzeczy można znaleźć. No to może wróćmy już teraz do naszej książki Muzyka i taniec w Biblii. Właściwie do naszego tematu. Książka jest pani oczywiście. No właśnie, bo tutaj pani zebrała bardzo ciekawe... Ta książka jest takim bardzo ciekawym zestawieniem. Ja jako teolog z wykształcenia też wielu rzeczy się dowiedziałam na temat zwyczajów Starego Nowego Testamentu. I takie moje pierwsze pytanie odnośnie muzyki, tańca. Jak wyglądało to muzyczne życie Starego Testamentu? Czy tę muzykę wykonywali wszyscy? Może były jakieś szczególne grupy? O zwyczajach, gdyby pani mogła opowiedzieć. Może tak. O. Muzyka i taniec, muzyka i śpiew zawsze towarzyszyły człowiekowi. Już w czasach patriarchalnych były stałym elementem życia codziennego. Towarzyszyły Izraelitom podczas pracy na roli, w czasie żniw, wypraw wojennych, bitew. Muzykowano w czasie uczt, zaślubin, pogrzebów, a także przy rozstaniach, przy powrotach. Muzyka też była obecna na dworze królewskim. Śpiew i gra na instrumentach towarzyszyły pracy przy budowie fundamentu drugiej świątyni. Zwycięzców witano przy dźwiękach instrumentów. Można powiedzieć tak, że muzyka w Starym Testamencie była rodzajem łącznika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I była też elementem procesji religijnych, była obecna na przykład przy przeniesieniu Arki Przymierza do Jerozolimy, przy koronacji królów, przy prorokowaniu i przy wypędzaniu złych duchów. Przede wszystkim jednak za pomocą muzyki chwalono i uwielbiano Boga. Już za czasów Mojżesza istniała zamknięta kasta śpiewaków i muzykantów z pokolenia Lewiego, którzy grali na trąbach w święta i podczas składania ofiar. Szczyt rozwoju muzyki religijnej nastąpił w czasach króla Dawida i jego syna Salomona. W Nowym Testamencie mamy niewiele wzmianek o muzyce, jak również jest brak informacji o przejęciu żydowskich zwyczajów muzycznych przez chrześcijan. Pytała pani, kto wykonywał tę muzykę. Więc muzykę instrumentalną związaną z kultem świątynnym mogli wykonywać kapłani i lewici.
Oni też należeli do chóru świątynnego. W pierwszej księdze Kronik możemy przeczytać, że król Dawid wyznaczył do przewodzenia śpiewom w świątyni 3 rodziny z pokolenia Lewiego. I wiemy też, że Dawid założył pierwszy taki zawodowy zespół muzyczny składający się z 17 muzyków pochodzących z pokolenia Lewiego. 8 grało na harfach, 6 na lirach, 3 na talerzach. Ponadto ten zespół wspomagało 7 kapłanów grających na trąbach oraz śpiewacy świątyni. Powiedziała Pani, że wykonywano, no z tego co właśnie Pani powiedziała, tutaj wynika, że ta muzyka była obecna niemal w każdej dziedzinie życia ludów Starego Testamentu, tak? Zostały wymienione bitwy, zaślubiny, zostało wymienione wiele tych momentów. Ja bym chciała zapytać o taki, myślę, że mój jeden z ulubionych fragmentów, mianowicie ten hymn, który został który jest wykonywany teraz w czasie Wigilii Paschalnej. Mianowicie pytam o fragment z Księgi Wyjścia, to jest bodajże 15 rozdział. Gdyby Pani mogła co nieco o nim opowiedzieć. No to może to był hymn wykonany wtedy, kiedy Izraelici opuszczali Egipt, uciekali. Zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej i ten hymn wykonała siostra Miriam, siostra Mojżesza wraz z innymi kobietami jako pieśń chwały na cześć Jahwe, który w ten sposób wychwalały dobroć Boga, który uwolnił naród izraelski z niewoli egipskiej. W Księdze Wyjścia właśnie tam możemy przeczytać, właśnie szukałam tego fragmentu, już go znalazłam, fragmentu z tej pieśni, refren tej pieśni był taki: śpiewajmy pieśń chwały na cześć Jahwe, bo swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźców ich pogrążył w morzu. Moi drodzy, teraz mam takie zadanie dla Was, ponieważ my przygotowaliśmy, tak jak już wiecie, przygotowaliśmy dla Was konkurs. Nagrodą są oczywiście książki mojego dzisiejszego gościa, pani Barbary Szczepanowicz. Zadanie dla Was jest takie. Proszę w komentarzach pod dzisiejszą audycją wypisać trzy fragmenty, trzy fragmenty z Pisma Świętego, w których jest mowa o muzyce bądź tańcu w Piśmie Świętym. I teraz uwaga, nie ma ograniczeń, to nie musi być stary, ani też tylko stary albo tylko Nowy Testament. Może to być zarówno stary, jak i Nowy Testament. Żeby te komentarze nie były takie obszerne, możecie dać same referencje biblijne, same sigla. Także jeszcze nie wiem, czy 3, czy 5 osób zostanie nagrodzonych. To wszystko zależy od Waszej aktywności, więc Wy łapcie za Pismo Święte. Ogłoszenie wyników będzie po dzisiejszej audycji. A teraz ja Was zapraszam na przerwę. Będziecie mieli chwilę, żeby do tego Pisma Świętego sięgnąć. A my tutaj naszemu gościowi damy chwilę oddechu. I zapraszam, wracamy już za momencik. Audycja Czas Serca, ja nazywam się Karolina Krawczyk, dzisiaj z panią Barbarą Szczepanowicz rozmawiamy na temat muzyki i tańca w Biblii. Zanim zadam kolejne pytania tutaj mojemu dzisiejszemu gościowi, to przypominam, że cały czas trwa konkurs, w którym możecie wygrać książkę z dedykacją naszej autorki. Moi drodzy, zadanie konkursowe jest takie, proszę wymienić 3 fragmenty z Pisma Świętego, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu,
które mówią o muzyce i tańcu w Biblii. Macie pełną dowolność, możecie przeklejać całe fragmenty, możecie podawać same referencje biblijne i ogłoszenie wyników będzie po audycji, także czuwajcie, sprawdzajcie wiadomości na waszych profilach i oczywiście wiadomości, te komentarze możecie wklejać zarówno pod postem na profilu Czasu Serca, jak i na profilu Radia Profeto. Tutaj też dowolność do wszystkich dotrzemy. Przed przerwą nie zdążyłyśmy zapytać czy powiedzieć o instrumentach, które były wykorzystywane podczas tych muzycznych uroczystości różnego typu. Gdyby pani mogła o nich nieco więcej powiedzieć, bo tutaj w książce też mamy nie tylko właśnie informacje na temat tych instrumentów, ale mamy także bardzo, bardzo dużo rysunków. Jakie to były instrumenty? Przede wszystkim trzeba powiedzieć jedno, że instrumenty dzielono na męskie i żeńskie. Takim kobiecym instrumentem był bębenek. Był on związany z ruchem, z tańcem. Używany był podczas procesji. Na przykład w psalmie 68 czytamy, cytuję: śpiewacy idą przodem, na końcu harfiarze. W środku dziewczęta uderzają w bębenki. Te bębenki, które używały kobiety izraelskie, przypominały nasze tamburino, ale były bez tych brzękadeł. I takim uniwersalnym instrumentem strunowym tamtych czasów była lira. Używano ją podczas uroczystości religijnych i świeckich. Innym instrumentem strunowym była harfa. Harfę z kolei używano w czasie uczt i biesiad dla okazania radości. Harfa jest atrybutem Dawida i widnieje na okładce mojej książki, bo Dawid był najbardziej znanym muzykiem biblijnym. Czasem mnie ludzie pytają, czym się różni lira od harfy, więc lira od harfy się różni tym, że miała mniej strun i grano na niej głównie z użyciem plektronu. Najczęściej wymienianym w Biblii instrumentem jest szofar. Szofar, czyli róg. Był to róg kozi lub barani. Biblia wymienia szofar aż 74 razy. Szofar po dziś dzień jest używany w żydowskim kulcie religijnym. Szofar w czasach biblijnych był instrumentem ceremonialnym, sygnałowym, alarmowym. Wzywał do nawrócenia w święto Jom Kippur. Na szofarze grano w przypadku plagi lub zarazy. Jego dźwięk zapowiadał wojnę, ogłaszał zwycięstwo. Innym instrumentem były trąby. Trąby używano w ważnych momentach dla narodu wybranego, na przykład podczas tworzenia prawa, podczas koronacji króla, w konfliktach zbrojnych. Trąb, na przykład, wszyscy wiemy, użyto podczas oblężenia Jerycha. Za pomocą rogów i trąb zwoływano na zebrania, na wojny, zagrzewano do walki, dawano znak do formowania szyku. I trąby były wykonane z metalu, najczęściej ze srebra, potem miedzi i brązu. Z innych instrumentów, które są wymienione w Biblii, to może trzeba by wspomnieć o instrumentach dętych, takich jak aulos, czyli piszczałka z bocznymi otworami, oraz flet. Piszczałki wyrażały radość. Flet z kolei wyrażał smutek i żałobę i tak jest po dziś dzień. Oprócz tego jeszcze może bym wspomniała o instrumentach perkusyjnych, takich jak cymbały, złote dzwoneczki i brzękadła. Z bębenka korzystano w chwilach podniosłych. Dźwięk rogu ostrzegał przed najazdem wroga lub innym zagrożeniem. Dźwięk rogu ogłaszał początek roku jubileuszowego oraz innych uroczystości religijnych i świeckich. Dźwięk rogu także zwoływał wojowników na wyprawę wojenną. Powiedziała pani, że jakby funkcjonował cały czas taki podział
Z niektórych instrumentów korzystali tylko mężczyźni, z innych instrumentów korzystały kobiety. Ja sobie tak pomyślałam, że właśnie w tym wspomnianym jeszcze przed przerwą fragmencie z Księgi Wyjścia Miriam przecież wzięła bębenek do ręki. Tak, 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 tak. Ona i te kobiety, które jej towarzyszyły, wszystkie miały bębenki, tak. Dobrze, to teraz może, bo tutaj mówimy o muzyce, ale ja nie wierzę, że ta Miriam, która cieszyła się z wyzwolenia, cały lud, ja nie wierzę, że oni nie tańczyli. Więc gdyby teraz mogła pani coś o tym tańcu nieco więcej powiedzieć, w których momentach go wykonywano, domyślam się, że właśnie w takich chwilach zwycięstw to już na pewno. O tak, na pewno tańczyły i radowały się. Ale trzeba pamiętać, że w Starym Testamencie taniec należał do Boga. Był ściśle związany z kultem religijnym. W tańcu ciało uwielbia Boga. W tańcu całe ciało uwielbia Boga i wyraża radość. A tańczono z okazji właśnie świąt, na przykład święta namiotów, święta zbiorów, poświęcenia świątyni Salomona, z okazji ślubu. Tak, ale tańczono także z okazji powrotu z wypraw wojennych i zwycięstwa. Tak na przykład było po triumfie Judyty, po zwycięstwie Jeftego nad Amonitami, czy zwycięstwie nad Filistynami, kiedy to kobiety wyszły naprzeciw Dawidowi i Saulowi, tańcząc, grając i śpiewając. Jedynie taniec był zabroniony w święto Jom Kippur, czyli Dzień Przebłagania. W pozostałe dni jak najbardziej był na miejscu. W Nowym Testamencie taniec występuje w innym charakterze. Nie jest to taniec związany z kultem, a jest taniec jako element zabawy i rozrywki. Czytamy o tańcu Salomy na uczcie urodzinowej u Heroda. Czytamy o tańcach na uczcie wydanej na cześć powrotu syna marnotrawnego. Trzeba wiedzieć, że po zburzeniu świątyni jerozolimskiej przez Rzymian w 70 roku po Chrystusie muzyka i taniec w Izraelu ustały na znak żałoby. I wtedy już muzyka z synagog wyszła i tam nie używano instrumentów. Dopiero Hasydzi w XVIII wieku ponownie wprowadzili taniec do synagogi i życia codziennego. No właśnie, wie pani co, bo tak sobie pomyślałam, pierwsza moja myśl była taka, ja byłam w Ziemi Świętej kilka razy i zdarzyło się, że dwa albo trzy razy widziałam rozpoczęcie szabatu pod ścianą zachodnią i właśnie widziałam tańczących i to bardzo, bardzo radośnie Żydów, więc taka moja pierwsza myśl była, ale jak, to przecież oni nadal tańczą. Tak, ale nie w synagodze, nie w świątyni. Nie ma świątyni, więc to jest to miejsce, które było tym pierwszym miejscem takie właśnie chwalenia Pana Boga. I na znak ten oni w synagogach nie tańczą i nie używają instrumentów. Ale poza świątynią, poza świątynią jak najbardziej, nie? Bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale mowa tańca jest starsza od języka, ponieważ ruchy ciała pozwalają na porozumienie bez słów. Dlatego od najdawniejszych czasów ludzie tańcem wielbili Boga. W tańcem wyrażali wdzięczność za otrzymane łaski, za opiekę, jak na przykład to właśnie wybawienie z niewoli egipskiej. Ale musicie państwo pamiętać, że tańce w parach pojawiły się dopiero w X wieku po Chrystusie. A Żydzi po dziś dzień tańczą osobno, kobiety i mężczyźni. Tak samo jak i ten taniec solowy Salomy
też nie był takim codziennym tańcem, tylko to należał do rzadkości. W jaki sposób tańczono w tych czasach? Więc taniec w starożytnym Izraelu to były podskoki i pląsy. Tańczono najczęściej biegając w kółko, podskakując, stupiąc nogami, klaszcząc dłonie. I trzeba może jeszcze wiedzieć o jednym, że taniec w kole symbolizował wspólnotę, jedność narodową. Poza tym ruch w prawo sugerował podążanie narodu w stronę Boga, a ruch w lewo oddalanie od Boga. I co jest ciekawe, że zarówno w Biblii, jak i Talmudzie znajdziemy wiele słów opisujących taniec, co świadczy o żywej tradycji tańca w kulturze żydowskiej. Słowo taniec miało wiele znaczeń. Oznaczało wirować, obracać się, kręcić, krążyć, tańczyć, skakać, bawić, a nawet oznaczało żartować, śmiać się z radości, podskakiwać, być sprawnym, wspinać się, spadać. Ja może teraz dam Pani tutaj chwilę oddechu. Zaproszę moich drogich słuchaczy, naszych drogich słuchaczy na chwilę przerwy, ale zanim to, moi drodzy, takie krótkie ogłoszenie. 28, czyli w najbliższy piątek, spotkanie z panią Barbarą Szczepanowicz, można będzie poznać tutaj osobiście na żywo, odbędzie się w Domu Smater. W Domu Smater przy ulicy Saskiej 2 w Krakowie. Wszystkie informacje będą pod dzisiejszą audycją. Można także dołączyć do wydarzenia, które jest utworzone na Facebooku. Wtedy będziemy wiedzieli, ile książek przygotować i jak bardzo musi pani rękę wyćwiczyć na te wszystkie autografy. Więc bądźcie z nami już w piątek. Teraz chwila przerwy. Czekam dalej na wasze konkursowe komentarze. Chwila muzyki i wracamy już za momencik. Audycja Czas Serca. Witam was bardzo serdecznie po przerwie. Ja nazywam się Karolina Krawczyk. Ze mną dzisiaj pani Barbara Szczepanowicz, autorka książek dotyczących Biblii i różnych jej aspektów. Dzisiaj rozmawiamy na temat książki Muzyka i taniec w Biblii, a dokładniej na temat tego, jak wyglądała właśnie muzyka w tamtych czasach i jak ona jest opisana, muzyka i taniec, jak są opisane w Starym i Nowym Testamencie. Zanim to przypominam o trwającym konkursie. Wrzucajcie w komentarze fragmenty z Pisma Świętego, 3 fragmenty, które mówią właśnie o tańcu, o muzyce dla 3 bądź 5 osób, jeszcze tutaj się zastanowię, nagrody w postaci właśnie książek z autografem naszego dzisiejszego gościa, więc bardzo fajne rzeczy są do wygrania. To jest pierwsze ogłoszenie. Drugie, 28 października, czyli w najbliższy piątek w Domu Smater przy ulicy Saskiej 2 w Krakowie, spotkanie autorskie z panią Szczepanowicz o godzinie 19:00, więc bądźcie z nami. Mam nadzieję, że takie zakończenie weekendu będzie, czy spotka się z waszą aprobatą, więc bądźcie z nami, dołączajcie także do wydarzenia na Facebooku, polubiajcie stronę wydawnictwa, tam te wszystkie informacje są. Gdyby ktoś zapomniał, to zawsze będzie wiedział, do którego miejsca wrócić. Piątek, godzina 19:00, spotkanie przy ulicy Saskiej 2. Ja teraz chciałabym zapytać o chyba najsłynniejszy taniec Nowego Testamentu, mianowicie taniec córki Herodiady, który skończył się dosyć tragicznie, ale nie dla niej. Tak, dla niej się skończył. Dobrze, a może nie, ona chyba też przeżyła to jako młoda dziewczyna, na pewno przeżyła to, że musiała tą głowę Jana Chrzciciela na tacy zanieść, to myślę, że to nie było dla niej obojętne przeżycie, o czym możecie przeczytać w mojej innej książce pod tytułem właśnie Salome. Ale tak, wracając do tego tańca, którą opisali 3 ewangeliści, Mateusz, Łukasz i Marek. U Jana nie znajdziemy tego opisu. Więc ewangeliści wspomnieli o tej uczcie urodzinowej Heroda, o tym tańcu i o śmierci Jana Chrzciciela, ale nigdzie nie znajdziemy w
w Ewangeliach opisu, jak ten taniec wyglądał. Dlatego jak pisałam tą powieść o Salome, no to musiałam szukać informacji na temat tańców bliskowschodnich, no bo chciałam, żeby on, był on taki rzeczywiście, jak w tamtych czasach, jak tańczono. Więc po długich poszukiwaniach znalazłam opisy dwóch tańców takich bliskowschodnich. Jeden jest wykonywano z tacą, na której płynęły lampki oliwne. A ten drugi to właśnie to był taniec taki zmysłowy, uwodzicielski, taniec siedmiu woali. I myślę, że chyba ten taniec tak wpłynął na tego Heroda, że zgłupiał zupełnie, żeby tak się zachowywać. To tyle na temat tego tańca Salome. Tak sobie myślę, że no właśnie to, co pani powiedziała, że ten taniec naprawdę musiał być niebywały, musiał tak wpłynąć na emocje Heroda, ponieważ no, powiedział do Salome, no, złożył taką obietnicę, że po prostu chyba się nie zastanowił dokładnie, czym się to może skończyć. No nie zastanowił się. Nie zastanowił się. Po prostu tak palnął i później się trudno mu było wycofać wobec innych dostojników, wszystkich gości. I stąd taki finał. No tak, Jan Chrzciciel niestety stracił głowę. I bynajmniej to nie jest metafora. Dobrze, to tutaj mamy taniec opisany, jeden z tańców w Nowym Testamencie. A czy są jeszcze jakieś wskazania właśnie w Nowym Testamencie, które mówią, jak powinien taniec wyglądać? Czy może on być wykorzystywany w czasie zgromadzeń religijnych? Czy on się różni od tego, który był wykonywany w czasie jeszcze za czasów Starego Testamentu? Więc tutaj informacje na ten temat możemy znaleźć w listach Pawłowych. Trzeba wiedzieć, że wśród pierwszych chrześcijan nie znajdziemy przykładu praktykowania tańca. Pierwsi chrześcijanie chwalili Boga psalmami, muzyką na instrumentach. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł radzi unikać tańca. Unikać zwłaszcza rozbudzania niewłaściwych pragnień seksualnych w tańcu oraz złego towarzystwa. Ostrzega też w tym liście, aby tańcem nie gorszyć innych. Za to święty Paweł w swoich listach, w tym pierwszym do Koryntian również, zachęca do śpiewu. Śpiewając, wychwalajcie Pana w waszych sercach, pisze. Dar śpiewania hymnów wymienia obok innych charyzmatów. Ciekawe jest też Pawłowe porównanie instrumentów muzycznych do darów duchowych, z których każdy ma do spełnienia określoną funkcję dla wspólnego dobra. Święty Paweł również w liście do Efezjan wylicza gatunki muzyki kościelnej, psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. A najważniejszym tekstem dotyczącym teologii muzyki jest Pawłowy list do Kolosan. Właśnie tutaj pani powiedziała, że jakby Paweł nie zachęca do tańca, bardziej do muzyki. I ja też tak sobie pomyślałam, że warto by było przypomnieć naszym słuchaczom, że dzisiaj taniec w liturgii, szczególnie podczas mszy świętej, jest absolutnie niedozwolony. I tutaj wiem, być może się pojawią za chwilę głosy oburzenia, że przecież w Afryce tańczą i to nie jest nic takiego. Moi drodzy, Kongregacja do Spraw Sakramentów i Kultu Bożego w 1975 roku wydała taki dokument Taniec w liturgii. I tam jest wyraźnie napisane, że trzeba byłoby zatroszczyć się, aby miejsce tego tańca znajdowało się poza liturgią. W takich miejscach zgromadzeń, które tego liturgicznego przeznaczenia nie mają, więc ja myślę, że podparcie się takim argumentem jest dosyć jasne. No i tutaj jakby nie było,
samo Pismo Święte też potwierdza jakby słuszność takiego, takiej decyzji. No, wydaje mi się, że świątynia, kościół, nabożeństwo, ofiara mszy świętej to nie jest miejsce na takie wyrażanie radości za pomocą tańca, prawda? To jest miejsce zupełnie do czego innego służące, więc trzymajmy się tego i śpiew zupełnie i muzyka instrumentalna wystarczy do chwalenia Pana. I jeszcze tak sobie pomyślałam, że zapytam o ślub. Zapytam o ślub, mianowicie o te zwyczaje żydowskie, bo to jest taka rzecz, która mnie jako kobietę też bardzo, bardzo ciekawi. Tak w dwóch słowach, gdyby pani mogła powiedzieć, dosłownie w dwóch słowach, czy w czasie zaślubin ten muzyka, taniec, czy one były obecne, bo myślę sobie, że bo tutaj też pani wcześniej wspomniała, że tańczono osobno i czy w czasie ślubu, no jak to wyglądało, te zabawy? Więc tak, w czasie ślubu nie było muzyki, nie było muzyki ani tańców. Ta muzyka była przed, to znaczy tak, był orszak Pana Młodego, który w towarzystwie krewnych i muzyków był przyprowadzany pod baldachim weselny. Z drugiej strony był orszak Panny Młodej z jej krewnymi i z zespołem muzycznym, że tak powiem, instrumentalnym. I te dwa orszaki weselne spotykały się właśnie pod tym baldachimem weselnym. W czasie ślubu jako tego to jest, muzyki nie było. Natomiast po zaślubinach, po wręczeniu prezentów, goście tańczyli. Ale tak jak już powiedziałam, osobno mężczyźni, osobno kobiety. Pan młody z panią młodą nie tańczył. Niesamowite. Nie, no tak, tak. To jest, nie, tak było w tamtej kulturze i do dzisiaj u ortodoksyjnych Żydów tak jest. Zapytałabym jeszcze o dużo, dużo więcej rzeczy, ale niestety no, czas nasz się kończy, więc podziękuję pani za to, za ten ułamek wiedzy, jaką się pani tutaj podzieliła. Moi drodzy, jeszcze na koniec przypomnę, w piątek o godzinie 19 w Domu Smater przy Saskiej 2 spotkanie z panią Szczepanowicz. Będziecie mogli zadać jeszcze więcej pytań, zapytać o co tylko chcecie. Ogłoszenie wyników konkursu będzie po audycji. Dziękuję za te wszystkie odpowiedzi, które napływają także w prywatnych wiadomościach, więc musicie mi dać troszkę czasu, żeby to wszystko przeczytać, sprawdzić. I no cóż, pozostaje mi podziękować wam za to, że byliście w czasie tej audycji. Też pani bardzo, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję wszystkim słuchaczom. No i cóż, kolejna audycja Czas Serca w środę o godzinie 13. Zapraszam bardzo serdecznie.